zaprosić Państwa w podróż edukacyjną, właśnie pokazać, że w publicznej szkole da się, że można, że tak naprawdę zmiana zależy od nas i to, co robimy, jest w naszych rękach. Po co jest szkoła i co można zrobić dla rozwoju edukacji? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas Pużyckiego Forum Edukacji, w którym uczestniczyli nauczyciele, dzieci, młodzież, rodzice oraz eksperci do spraw edukacji i władze gminy Pużnica. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że przy okazji wdrażania reformy oświaty skupiam się na tym, co oferują politycy Warszawy i dyskutujemy, czy to jest dobre, czy nie. Też od wielu lat, na przykład jako Konwent Wójtów czy Związek Gmin Wiejskich, dyskutujemy o karcie nauczyciela. Ale doszedłem do wniosku, że w sumie to ma niewielki wpływ na to, jak funkcjonuje szkoła, że dużo ważniejsze jest to, żeby skupić się na tej pracy w samej szkole. Dlatego postanowiliśmy, że wspólnie z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i władzami gminy zastanowimy się, jaka jest szkoła naszych marzeń i co możemy zrobić, żeby do tego ideału dojść. I dlatego dzisiaj organizujemy pierwsze Pużyckie Forum Edukacyjne. Edukacja, współpraca i rozwój to przesłanie, które towarzyszyło uczestnikom forum edukacyjnego. Dobrym mechanizmem włączania młodych do decydowania o sprawach wspólnych są młodzieżowe rady gmin. Takie podejście gminy Pużnica do tematu edukacji spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony ekspertów w dziedzinie szkolnictwa. Jest to wyjątkowe przesłanie i myślę sobie, że bardzo należy to podkreślić, że gmina, która na pierwszym miejscu stawia edukację, bardzo mi się to podoba. Inicjatywa zorganizowania forum tutaj w Pużnicy, a dokładniej dzisiaj w Nowej Wsi Królewskiej, to jest coś takiego wyjątkowego, wyróżniającego jednak gminę Pużnica. Bardzo często samorządy traktują, takie jest moje odczucie, być może się mylę, traktują edukację w taki sposób, że trzeba zawsze dawać pieniądze na edukację, a niekoniecznie o edukacji rozmawiać, o tym, jaki jest cel właśnie, po co mamy w ogóle szkołę. Więc myślę, że działania wójta i gminy bardzo mocno wyróżniają się na tle całej Polski. Można pozazdrościć na pewno, że jest inicjatorem takiej akcji, że zaprasza innych do dialogu na temat właśnie szkoły i edukacji. Zastanówcie się, co wy możecie zrobić. W swoim wystąpieniu podczas forum Marcin Skonieczka, wójt gminy Pużnica, prosił uczestników spotkania, aby każdy zastanowił się, co można zrobić, za co można wziąć odpowiedzialność, a przede wszystkim znalazł odpowiedź na pytanie, po co jest szkoła. Na to pytanie powinniśmy sobie każdego dnia odpowiadać, tak? Uczciwie powinniśmy na to odpowiadać rodzice i nauczyciele, bo bez tego wszystkie inne działania tak naprawdę nie mają większego sensu. Prowadzona obecnie reforma szkolna nie służy dzieciom, mówiono na Pużnickim Forum Edukacji. W trosce o budowanie wysokiej jakości polskiej edukacji państwo sformułowało jednolite wymagania dla wszystkich szkół i placówek oświatowych, a przecież każda szkoła i gmina w Polsce jest inna. Na terenie gminy Pużnica znajdują się dwie placówki szkolne w Nowej Wsi Królewskiej i Pużnicy, a dokładnie mówiąc jest to zespół szkolno-przedszkolny, do którego uczęszcza prawie 500 dzieci i młodzieży. I to między innymi ich powinniśmy pytać o swoją szkołę marzeń. Nie do końca te reformy, które w tej chwili obserwuję, im się przysłuchuję, rzeczywiście służą dzieciom. Tak czasami, proszę pana, tą edukację fundują dorośli dzieciom, zapominając jakby lekko rzeczywiście o samych dzieciach. Tu podczas forum edukacyjnego nie zapomniano o nich. Uczestniczących młodych ludzi w warsztatach pod nazwą Szkoła Marzeń zachęcała do wyrażania swoich oczekiwań Joanna Pietrasik z Fundacji Civis Polonus. Potrzebujemy także luster w łazienkach. Później uczniowie przedstawili uczestnikom forum swoje oczekiwania wobec szkoły. Chcielibyśmy wybierać, czego możemy się uczyć. Czy zatem, poznając oczekiwania uczniów, można stworzyć szkołę marzeń? Myślę, że można stworzyć szkołę marzeń dzieci. Wystarczy je po prostu posłuchać, bo odpowiedź na to pytanie, jaka powinna być ta szkoła, znajduje się w dzieciach. To one wiedzą, bo one mają wpisane w swoje życie, w swoją naturę, jakby potrzebę rozwoju, potrzebę uczenia się. Proszę zauważyć, że każde dziecko, które przychodzi do szkoły, ono chce się uczyć, ono chce się rozwijać. Później jakoś tak się dzieje, że gdzieś ten naturalny zapał ginie. Myślę, że musimy tutaj się uderzyć w piersi. Gdzieś mamy tu swoje niestety te negatywne zasługi, że te dzieci tracą tę naturalną motywację. Myślę, że na pewno trzeba dzieciaki słuchać. Proszę bardzo, PZP.
Eksperci od edukacji przekonują do wsłuchiwania się w potrzeby dzieci już w najmłodszym wieku. Tworząc przedszkole, należy kierować się marzeniami właśnie dzieci. Dlatego dla tych najmłodszych uczestników Forum Edukacji zorganizowano zajęcia w warsztatach pod nazwą Przedszkole Naszych Marzeń. Pamiętajmy o tym, że tworząc przedszkole powinniśmy przede wszystkim kierować się marzeniami dzieci, nie zapominając o tym, żeby dbać o ich wszechstronny rozwój. Dlatego warto stawiać na wszelkie zajęcia sensoryczne, rozwijające sprawność ruchową, taneczną, a także inne zdolności dzieci, biorąc pod uwagę formy spełniania tych marzeń właśnie w tego rodzaju zajęcia. Wtedy korzysta nauczyciel, a przede wszystkim dziecko, a o to przecież nam chodzi. Nowe rozwiązania w szkole publicznej. Te wyniki badań. I jak stworzyć szkołę, do której chodzą uczniowie. To warsztaty i panele tematyczne dla dorosłych, rodziców i nauczycieli. Jakieś pasje można zacząć w szkole, ale. W drugiej części forum zorganizowana została debata w formie World Cafe. Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytania takie jak m.in. po co jest szkoła, jaka jest rola szkoły w edukacji dzieci i młodzieży, w jakie kompetencje szkoła ma wyposażyć ucznia i jaki ma być uczeń kończący szkołę w gminie Późnica, jaka jest rola rodziców w procesie edukacyjnym, jakie rozwiązania chcielibyśmy wdrożyć w naszych szkołach, czy też jakie są najważniejsze problemy w edukacji gminie Późnica. Dzięki udziałowi World Cafe różnych grup młodzieży, dorosłych, nauczycieli, urzędników i rodziców udało się zdiagnozować obecną sytuację. Tak więc, by szkoła była lepsza i uczeń dobrze się w niej czuł, konieczne są zmiany. Należy je wprowadzać ewolucyjnie, a przede wszystkim włączać ludzi w to, by każdy mógł decydować, jaki kształt ma mieć szkoła. To główne wnioski z Późnickiego Forum Edukacyjnego. To ma być miejsce inspirujące do działania, do poszerzania swojej wiedzy, swoich horyzontów, do rozwoju osobistego nie tylko uczniów, ale też nauczycieli całej społeczności. Więc wierzę w to, że to się zmieni na pewno. W forum uczestniczyło 109 osób, w tym dorośli, młodzież i dzieci. Teraz zainspirowani dyskusją i wnioskami wypracowanymi podczas forum edukacji, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz urzędnicy mogą planować strategię zmian systemu edukacji w gminie Późnica.